Beka, żeby odblokować specjalną wersję do driftu. Co? A którą Mazdę trzeba kupić, żeby tego perka odblokować? A ja mam tak, musimy wziąć Lamborghini Diabolo. Ja nie mam Diabolo. Muszę kupić. Mazdę na pewno mam. Za 50 jest ten perka? Spoko. Dobra, Mazda, ale która? Znowu nie widzę Mazdy. Ten? Znaczy ta Mazda? RX-7? Że w RX-7 się odblokowuje perki? Zwykła RX-7, tak? A tutaj nie ma tego czegoś? Nie. Dobra, to nie ta Mazda. Bo ktoś tam napisał MX-5. To ja już nie wiem, RX-7 czy MX-5? No to jest trochę różnica. Kurde, no. Czyli ta Savana, tak? Savana stara, dobra. Już, robimy, robimy. Car Mystery. Faktycznie jest coś. Mamy tutaj Honeygun. Dobra, nie mam czasu. Jest. Twerk Stallion, to słaba. Słaba jest ta Mazda. Przynajmniej była słaba w czwórce. Dobra, to mamy. I jeszcze Diabolo trzeba kupić, tak? To, tak? Tyle to, spoko. Myślałem, że około 2 milionów czy coś. Do zgniatarki od razu tę Mazdę. Tak, dobra. No i patrzymy tutaj. No jest, faktycznie. Co, kupujemy wszystko chyba, nie? To nie, to jest najgorsze, ten skill chains. Takie 25 kosztuje aż. I teraz mamy Diablo GTR-a, tak? Ty, może Diablo GTR-a zrobimy na latawca? Znaczy ja muszę to odebrać? Nie, odebrałem już. No i faktycznie jest. Diablo GTR. Faktycznie, no. Są takie poukrywane te samochody. Spoczko opcja. No jest Diabolo GTR. Nie mamy tutaj nic fajnego. Ja chyba mam jakiegoś jepa, ale chyba nie tego. A nie, to ten jest. Rubicon, tak? To jest ten? A, dobra, no to mam go. Muszę mieć ukrytego. Jest trochę tych ukrytych samochodów, nie? A faktycznie też jest. Co to jest? The Bertie? O, to robimy. Dobra. No już nie losuj tego. O, dobra, jednak losuj. Ferrari GTO. Dobra, losujemy dalej. 125. Ogromny dziad. No to zrobimy, no. Jest, faktycznie. Pokami go. Patrzcie, samym klikaniem można. A ja go nie miałem? A The Bertie Marka. Aha, dobra. O kurde, co to jest? Aha, on był chyba w czwórce. On był w czwórce. No, fajny jest. Porsche jeszcze? Bronco z 75, tak? No dobra. Ale samochodów podbieramy. A to są chyba te, które były w czwórce. Dobra, Ford Bronco, dobrze myślę, nie? Kurde, ile już Fordów mam. Ja cię pierdzielę. Ile ja mam Fordów? Ale Bronisława nie mam. Trzeba go kupić ręcznie. A ile mam tych Fordów różnych? RS200 mam nawet. Jakieś GT70? Co to jest? Czekaj. GT70. Jak w lodówce ketchup, no. No ja tak mam niestety. Z tym szukaniem. W przedszkolu pani pomyślała, a ty nie będziesz potrzebował szukać w życiu. Co ci się trafi, to bierz i już. I nie uczyła mnie w przedszkolu szukania, a pani, no. Tak było. Potwierdzone info. Ale dobrze, że wy jesteście. Ej, nie ma tutaj dodatkowego auta. Komu bana muszę dać? Muszę komuś bana dać chyba na czacie. Gdzie jest fura? Tak było, nie zmyślam, no. Ej, nie ma tu nic. Nie ma tu samochodu. Ktoś mnie wkręcił. Mazdę już odebrałem. Ktoś jeszcze mówił o Porsche, tak? Porsche GT2. O, w końcu ktoś napisał pełną nazwę. To można łatwiej znaleźć. Nie wiem, czy będę miał ten model. 95, tak? Mam chyba to. Porsche z Honeygana. Czekaj, to nie będzie czasem jakieś RWB albo coś? Kurde, nie wyjeżdżaj, dziadu. Fajne jest to Porsche tak w ogóle. Dobra, zobaczmy. Przepiękna Porsche'a. Faktycznie jest, no. To będzie chyba pod marką Honeygun, tak? Daytonę? A, Dodge Daytonę. Zaraz zobaczymy, tylko tego obejrzymy. Hooligan. To jest to, tak? Mamy Hooligana już. I do tej Porsche'owy chyba był jeszcze jakiś body kit w czwórce, coś mi się tak kojarzy. O, to będzie dobrze zrobić na drift, co? Takie szerokie, no nie, ten spoiler taki zakrzywiony. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Patrzcie, tutaj na tym spoilerze są takie dodatkowe wloty do chłodzenia silnika. Bo to jest chłodzone chyba powietrzem, no nie, ta Porsche'a.
Fajnie to jest zrobione. Taki ciekawy samochód. Spoiler zagina czasoprzestrzeń, tak? Z Dodge z 69, dobra, no to zrobimy sobie to. Dodge. Mam, odebrał mi się już. No i zobaczmy tutaj. No jest coś. Jest nawet wheel spin. O! Ultima! To też jest niezły latawiec! Ej, to się będzie nadawało do skoków chyba, coś tak czuję, ta Ultima. Bardzo dobrze! Mamy, no i odblokowujemy Daytonę. Czyli to jest chyba ten taki z wielkim spoilerem z tyłu, no nie? I to chyba na razie wszystko, co? No i zobaczcie, panowie, szefuncie. No, na takiego Dodge'a to chyba Dominic Toretto by się cały trząsł, no nie?